Chciałbym Państwu i Wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać personalizację w kampaniach sprzedażowych i w kampaniach marketingowych w internecie. Oglądałem wystąpienie na poprzedniej auli, gdzie był właśnie taki slajd i był slajd z raportu mniejszości i prelegent powiedział, ja nie będę opowiadał o tym, że realizujemy czy robimy to, co było kiedyś pokazane w filmie. Natomiast ja dzisiaj chcę Wam właśnie pokazać to, co w roku 2002 Steven Spielberg pokazał w swoim filmie, czyli właśnie w raporcie mniejszości. Nie wiem, kto z Państwa, czy kto z Was oglądał, ale tam jest taka scena, jak główny bohater, grany przez Toma Cruise'a, przechodzi przez centrum handlowe i ekrany zwracają się do niego, czy osoby zwracają się do niego ze spersonalizowanym komunikatem i oferują mu produkty, na przykład oferują mu Lexusa. I to jest tak naprawdę to, o czym ja dzisiaj będę opowiadał i to, co nam się udało zrobić, czyli ta filmowa fikcja bardzo szybko tak naprawdę przechodzi do rzeczywistości. Moja dzisiejsza prezentacja będzie taka trochę case'owa. Na początku pokażę Wam trochę taki, nazwijmy to wirtualny case, a później pokażę Wam dwie kampanie, które zrealizowaliśmy, tak żebyście widzieli, w jaki sposób my wykorzystujemy właśnie naszą technologię. Wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami banku i to są wszystko te osoby, to są nasi klienci. Czyli mamy bardzo dużą bazę klientów i tym klientom możemy zaoferować bardzo dużo produktów czy bardzo dużo usług. I gdybyśmy mieli takiego sprzedawcę, myślę, że wszyscy go bardzo dobrze znają, Jordan Belfort, to akurat jest Leonardo DiCaprio, super sprzedawca. Każdy chciałby być takiego sprzedawcę, który jest w stanie sprzedać wszystko. On ma idealnie przygotowany scenariusz, on zawsze wie, co powiedzieć, wie, w jaki sposób zakomunikować i w jaki sposób to sprzedać. I gdybyśmy mieli taką sytuację, że ten jeden idealny sprzedawca mógłby się spotkać z każdą z osób na wcześniejszym obrazku, to wtedy bylibyśmy tak naprawdę w siódmym niebie, ponieważ najlepszy sprzedawca mógłby z każdą z tych osób porozmawiać i sprzedać mu produkt czy usługę. I w jaki sposób my zrobiliśmy narzędzie, gdzie tego naszego super sprzedawcę sklonowaliśmy? Teoretycznie bardzo, bardzo prosty sposób. To teraz jeszcze takim słowem wstępu, czym jest Vinted. My zajmujemy się automatyzacją procesów sprzedażowych. Stworzyliśmy technologię do masowej personalizacji filmów, wideo, które są wykorzystywane w kampaniach sprzedażowych i w kampaniach internetowych. To nasze narzędzie pomaga osiągnąć nawet kilkukrotny zwrot z inwestycji, między innymi właśnie w procesach upsellingu, czy cross-sellingu, czy na przykład budowania lojalności klienta. I jak my działamy? Wyobraźcie sobie, że dostajecie maila i zamiast klasycznego, na przykład zamiast klasycznej oferty statycznej w obrazkach, dostajecie zaproszenie do obejrzenia właśnie spersonalizowanej oferty w formie wideo. Klikamy i przenosi nas to na landing page i na tym landing page'u pojawia się filmik. I co jest w tym filmiku? Tak naprawdę każdy element jest personalizowany. Po pierwsze, nasz świetny konsultant, super sprzedawca zwraca się do nas po imieniu, czyli mówi, cześć Aniu, w zeszłym miesiącu wydałaś tyle i tyle pieniędzy. Czyli na przykład te wszystkie dane jakby dynamicznie się zmieniają. Jeśli na przykład przeznaczysz kwotę 200 zł na spłatę tego i tego kredytu, to na przykład będziesz miała taki i taki zysk gdzieś tam na koniec dnia. I każda osoba dostaje właśnie spersonalizowany taki filmik, czyli jeśli jest Anna, to jest Anna, jeśli wysłamy to do Krzysztofa, no to oczywiście otrzymuje to, to oczywiście zwracamy się per Krzysztof. To, co jest tak naprawdę bardzo ważne przy tych filmach, to tutaj nie ma tak naprawdę ograniczeń co do ilości spersonalizowanych elementów. My możemy spersonalizować każdy element jakby dynamicznie. I zarówno tutaj właśnie czy kwoty, czy obrazki, każdy element jest możliwy do spersonalizowania. Ale to nie jest tak naprawdę jakby rzecz najważniejsza. Istotne jest to, że dzięki temu, że my zwracamy się do niego po imieniu, to nawiązujemy taką relację jakby jeden do jednego, czyli on ma zupełnie inaczej odbiera taki komunikat, który jest skierowany bezpośrednio do niego.
Oczywiście, tak jak pewnie dostajecie często mailingi, nawet samego mailingu, tam cześć Kuba, witaj Kuba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o właśnie filmy wideo, to tak naprawdę ten rynek, jeśli chodzi o właśnie tą personalizację, dopiero się rozwija. Ale to, co jest istotne, czy to, co jest tak naprawdę najważniejsze, to jest to, co jest jakby na samym końcu. Bo najważniejsze jest to, żeby tego naszego widza zamienić w klienta, czy na przykład sprzedać mu dodatkową usługę, czy na przykład dodatkowy produkt. Czyli każde wideo kończy się takim batonem call to action, który oczywiście możemy zaprogramować w dowolny sposób. Możemy się połączyć na przykład bezpośrednio z call center i już ta osoba tak naprawdę w call center wie, w jakiej sprawie my dzwonimy, z nas jakby z imienia i z nazwiska, czyli tak naprawdę domykamy już tylko deala, czyli nie musimy tłumaczyć, z jaką dzwonimy ofertą, tylko tak naprawdę ta osoba po stronie call center już wie, że dzwoni Kuba Wronkowski, wie, że mam jakiś debet, na przykład debet banku i wie, że na przykład jestem zainteresowany na przykład zwiększeniem kredytu. I to, co jest jakby tutaj istotne, możemy też oczywiście zbierać leady, bo możemy tak to zaprogramować, że zostawiamy swój numer telefonu i możemy do tej osoby sobie oddzwonić. Możemy oczywiście zbierać też informacje po tym, może ktoś nie jest zainteresowany taką ofertą, ale to call to action jest o tyle, myślę, jakby ważne, że jeśli już wzbudzimy zainteresowanie naszą ofertą, to dajemy mu możliwość właśnie od razu wykonania pewnej akcji czy pewnej czynności. To teraz może pokażę właśnie, jak wygląda jakby cały proces, powiedzmy, gdybyście wy byli naszym potencjalnym klientem. Jeśli jesteśmy na przykład bankiem, czy nie wiem, czy sprzedajemy na przykład energię, mamy oczywiście naszą bazę konsumencką i my jako Vintom z tej bazy konsumenckiej, w zależności od tego, co w tej bazie, jakie mamy te rekordy, jakie mamy informacje, jeśli mamy imię, nazwisko, ostatnia płatność na przykład, z jakiego on jest miasta, nie wiem, jakie ma konkretnie, tak? Tak jest. Tak, to znaczy to jest tak, że my tak naprawdę mamy technologię do masowej personalizacji, tak? Natomiast czasami jest tak, że po stronie klienta jest przygotowanie, powiedzmy, scenariusza czy przygotowanie tego filmiku, ale według naszych jakby wytycznych, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, to jakby nasza chmura zasysa te dane i dowolny jakby, i powiedzmy wysyłamy maila na dowolne urządzenie, znaczy, albo to może być na przykład SMS na telefon, to może być mail, więc tutaj jest pełna dowolność. Później oczywiście jest właśnie ta nasza automatyzacja sprzedaży i na końcu jest to nasze call to action. Czyli to, co my potrzebujemy, to potrzebujemy bazy z danymi konsumenckimi i później tak naprawdę już jest kwestia tylko wrzucenia do naszej chmury. I to jest tak, że my w ułamku sekund jesteśmy w stanie wygenerować w czasie rzeczywistym dziesiątki tysięcy spersonalizowanych filmów. Tutaj przykładowo właśnie w jaki sposób możemy, czy w jakim celu możemy wykorzystać nasze spersonalizowane filmy, to jest na przykładzie banku, ale tak naprawdę my tutaj możemy sobie wyobrazić zupełnie jakby inny biznes, tak? No, tak jak powiedziałem, na przykład dostawca energii, czy na przykład jakiś duży sklep internetowy, bo na przykład wiemy, że dana osoba kupiła takie i takie rzeczy, więc wiemy, że może być zainteresowana na przykład takim produktem. Czyli tak naprawdę to nasze narzędzie możemy wykorzystać na każdym etapie, powiedzmy, takiego procesu zakupowego, czy jak to się sami ładnie mówi, taki buyer's journey. Na czym to polega? Nam się udało połączyć naszym zdaniem trzy wiodące trendy, czyli marketing automation, wideo i oczywiście big data. I połączenie tych trzech elementów trochę nas też jakby zaskoczyło, jeśli chodzi o efekty, które my osiągamy. Wczoraj jeszcze siedząc jakby nad prezentacją, dostałem maila z HubSpota a propos właśnie różnych statystyk, różnych trendów na rok 2016. I to, co właśnie było ciekawe, co też jakby trochę potwierdza to, czym my się zajmujemy, uwiarygadnia to i powoduje, że wydaje nam się, że rzeczywiście robimy jakby dobry biznes, to są właśnie te statystyki. Prawie 52% marketerów
uważa, że jakby content wideo daje, daje największy jakby zwrot z inwestycji. Czyli to jest dla nas bardzo dobry punkt. Osoby, które zobaczą na przykład film, są bardziej zmotywowane do tego, żeby dokonać zakupu, niż te, które na przykład nie widziały tego filmu. I nawet to, że jeśli wykorzystamy w naszym mailu, czy w tytule maila nawet samo słowo wideo, to już powoduje to, że te statystyki CTR-owe są wyższe. Jak wiecie, jakby w biznesie B2B, ja nie mogę dokładnie mówić, jakie wyniki osiągamy jakby z konkretnym klientem. Natomiast tutaj chciałbym pokazać takie średnie. One są czasami wyższe, czasami niższe, ale na ogół są niższe. Czy ponad 85% osób, które oglądają nasz film, czy ten spersonalizowany film, ogląda ten film do samego końca. Jeśli ten film nie jest spersonalizowany, to te statystyki według naszych statystyk to jest około 40-50%. Czyli 85% osób, które odpali ten film, ogląda do końca. To są naprawdę bardzo, bardzo wysokie statystyki. W dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę walka na CTR-y czy na ułamki procentów jest jakby ogromna, średni taki wynik, czy to, co my jesteśmy w stanie poprawić u klienta na przykład w porównaniu do jakiejś kampanii statycznej czy mailingowej, jesteśmy w stanie ten CTR poprawić nawet czterokrotnie. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że zrealizowaliśmy inną kampanię i zabrzmi to naprawdę może jakby nieprawdopodobnie, ale CTR mieliśmy 30 razy większe niż klient jakby robiąc podobną akcję jakby statyczną. 31 razy lepszy wynik. I my się nawet zastanawialiśmy, mówimy, kurczę, to są takie statystyki, że my nawet nie bardzo możemy to pokazać jakby potencjalnemu klientowi, bo on nam nie uwierzy, bo to są tak ogromne liczby, że mówimy, dobrze, to już nie pokazujmy, że 31 razy większy, tylko właśnie dajmy jakieś takie uśrednione statystyki. Najtrudniej nam zawsze oczywiście uśrednić pod tytułem, ile tak naprawdę, ile jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę deali czy transakcji, ale też średnio trzykrotnie więcej transakcji jest dzięki naszym filmom wideo. Więc to, czym my tak naprawdę się zajmujemy, bo oczywiście tu mówię o automatyzacji sprzedaży, o masowej personalizacji filmu wideo, ale najważniejsze jest to, że my tak naprawdę tymi filmami budujemy właśnie taką relację jeden na jeden, że my dajemy takie uczucie, że klient nie rozmawia w pewnym sensie jakby z automatem, ale że ktoś zwraca się po imieniu, bardzo dużo wie na nasz temat i to jest mocno, że tak powiem, budujące i dzięki temu te wyniki są też, powiedziałbym, nie najgorsze. I tak jak powiedziałem, to był case, powiedzmy, taki bankowy, przez nas gdzieś to wymyślony, a teraz chciałbym przejść przez dwie kampanie, które zrealizowaliśmy. Pierwszą kampanię, o której chciałem powiedzieć, to jest kampania z DocPlanerem, czyli ze znanym, tak? Nie, to jest jakby po prostu tak, to jest po prostu film. Znaczy to może... Film, który jest stworzony dla konkretnej osoby. Tak jest, okay. Tak jest. Tutaj chciałem wam pokazać kampanię, którą zrobiliśmy razem jakby ze znanym lekarzem. Znany lekarz, myślę, że wszystkim znany, bardzo popularny w tym takim naszym, nazwijmy to, środowisku startupowym, po kolejnych rundach inwestycji, ale DocPlanner też ma jakby pewne problemy, tak? Znaczy, jaki problem ma DocPlanner? DocPlanner ma taki problem, że lekarze niekoniecznie są tacy hop siup do przodu, jeśli chodzi w ogóle do korzystania z internetu, do tego, żeby się logować, żeby sprawdzać. Tak jakby wyglądało właśnie w briefie od znanego lekarza. I to, co było naszym zadaniem było upgrade'owanie kont freemium na konta premium, tak? Czyli z kont jakby bezpłatnych, czyli jeśli lekarz miał swój profil na znanym lekarzu, to miał oczywiście dostęp do podstawowych danych i do podstawowych funkcjonalności, natomiast naszym zadaniem było upgrade'owanie go właśnie z tego konta freemium na konto premium. To, co my zrobiliśmy, to przygotowaliśmy tak naprawdę raport w formie animacji, już jakby bez aktora, zaraz pokażę mniej więcej, jak to wyglądało,
Przygotowaliśmy raport na temat tego, mam nadzieję, że dobrze widać, ile osób odwiedziło jego profil, ile ewentualnie może się spodziewać klientów, jeśli by upgrade'ował konto do freemium, oczywiście jego imię, kontakt do tego lekarza, ile osób chciało na przykład umówić się z nim na wizytę. I oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, na końcu oczywiście było to nasze call to action, czyli podaj, jaki numer telefonu, pod jaki numer telefonu możemy zadzwonić z dodatkowymi informacjami. I każde nasze wideo właśnie kończy się takim call to action. Kampania na tyle nam, jakby, tak jak powiedziałem, nie mogę mówić jak było w wynikach, natomiast jak spojrzeliśmy na statystyki, powiedzieliśmy, wow, naprawdę jest to bardzo dobry wynik. I tak się akurat złożyło, że sprawdziliśmy, że HubSpot organizuje taki międzynarodowy konkurs, gdzie zwycięzcy byli ogłaszani podczas konferencji Inbound i byliśmy w trójce najlepszych projektów na świecie i najlepszych kampanii w kategorii International Inbound Marketing Campaign of the Year. Więc to było takie pierwsze też dla nas takie potwierdzenie jakby też z rynku, że HubSpot wybrał nasze rozwiązanie, jakby kampanię DocPlanera jako jedną z najlepszych. Jeszcze jedna rzecz. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, tu jakby nie ma żadnego aktora, to jest jakby pełna animacja, więc tak naprawdę to narzędzie, które my przygotowaliśmy, czy jakby ta technologia, zobaczcie, ile my tutaj damy możliwości dla agencji kreatywnych, tak? Ile tu jest tak naprawdę możliwości na stworzenie ciekawego komunikatu, bo to nie musi być aktor, to może być animacja. I dla domów mediowych, jakby kolejny tak naprawdę kanał komunikacji. Więc tutaj mamy ogromne, ogromne możliwości, które wcześniej tak naprawdę nie były możliwe do zrealizowania. Zupełnie inny case, ale też moim zdaniem bardzo ciekawy. To akurat robiliśmy kampanię z Orange. Myślę, że te dwie postacie dla Was są bardzo dobrze znane, czyli serce i rozum. I co ciekawe, jakby tutaj naszym zadaniem nie była sprzedaż, tak? My tutaj oczywiście chcieliśmy wykorzystać wizerunek serce i rozum i bardziej zrobić taką kampanię wizerunkową, ale oczywiście gdzieś tam na koniec dnia chodziło o to, żeby kupować Neostradę. Jaki mieliśmy challenge? Zaskoczyć użytkowników, zrobić coś, czego nikt wcześniej nie zrobił i zyskać uznanie fanów serce i rozum. I to, co udało nam się zrobić, to zrealizowaliśmy według nas, przynajmniej tak nam się wydaje innym, pierwszej w Polsce personalizowanej kampanii na poziomie voice i obraz w czasie rzeczywistym wideo displayu. Może brzmi to dość jakby skomplikowanie, ale to zaraz pokażę, jak to wyglądało. I oczywiście naszymi narratorami zostały najbardziej znane postacie polskiego internetu, czyli serce i rozum. W tym momencie powinien się pojawić filmik, ale ze względów na problemy techniczne nie jestem w stanie tego case'u pokazać, ale gdybyście chcieli zobaczyć, jak fizycznie, jak to wideo wyglądało, jak sobie wpiszecie serce i rozum case study marketing news, to wtedy powinien Wam się wyświetlić film na YouTubie. To jest serwis Quake, my tę kampanię robiliśmy z Quake'iem i sytuacja wygląda następująco. Osoby, które były zalogowane na Quake'u przez Facebooka, wchodziły na Quake i zaskoczenie, bo co się działo? Tu zamiast zdjęcia tej pięknej pani, powiedzmy, było moje zdjęcie, od razu jakby z automatu. I ktoś wchodził na tego Quake'a i mówił, o co chodzi? Pojawiał się baton, włącz dźwięk i serce i rozum zaczynają rozmawiać na mój temat. I mówią, och, ten Kuba to jest gość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I serce i rozum podziwiali mnie, że jestem super, że jestem rewelacyjny. Nie muszę chyba dużo mówić, że to było ogromne jakby zaskoczenie i wyniki mieliśmy naprawdę też bardzo dobre. I tutaj też jakby pokażę, w jaki sposób to działa, tak? Czy w jaki sposób to działało. Czyli użytkownicy wchodzili na Quake, Quake pobiera z Facebooka zdjęcie i imię użytkownika, wrzucaliśmy oczywiście to do naszej chmury, w czasie rzeczywistym generowaliśmy tysiące filmów i one jakby na bieżąco były pokazywane właśnie w serwisie Quake. Kampania zebrała same pozytywne komentarze,
właściwie no, nie spotkaliśmy się z, nie wiem, z jakimkolwiek postem, że coś się nie podobało. Aha, i to, co jest istotne, była też stworzona dedykowana aplikacja na Facebooka, czyli jakby podobny jakby model działania, tak? Tylko po prostu jakby w środowisku facebookowym. I z tą kampanią byliśmy nominowani do Golden Arrow w kategorii Experimental Marketing. Nie wygraliśmy, ale mam nadzieję, że w tym roku wygramy wszystko. Ale też właśnie chciałem Wam pokazać o trochę jakby od innej strony, czyli niekoniecznie musimy coś sprzedawać, niekoniecznie to musi być aktor. To może być świetnie przygotowana animacja i to właśnie może być wykorzystanie to, co mamy często najfajniejszego w marce, tak jak w Orange'u oczywiście serce i rozum. My tak naprawdę działamy na rynku bardzo, bardzo krótko. To jest w ogóle tak naprawdę pierwsza nasza prezentacja. Już nie mówię o tak jakby dużej publiczności, ale to jest w ogóle tak naprawdę nasza pierwsza prezentacja, gdzie my pokazujemy nasze narzędzie. Bo my jakby wychodzimy z założenia, że okej, mamy fajną technologię, ale przede wszystkim sprzedaż. Tak? Znaczy nie staramy się chodzić po eventach i opowiadać, tylko raczej tutaj staramy się budować biznes. Ale już możemy się pochwalić i kampaniami dla Orange, dla Playa, dla BGŻ-u, dla PZU, dla NC+, dla Hebe, UPC i Dog Planera. Myślę, że ładnych parę logotypów w najbliższym czasie będę mógł dodać do prezentacji. I chyba tyle z mojej strony, więc jeśli macie oczywiście jakieś pytania, to słucham.